Palce rozruszać i elastyczne. Ja nie chciałam. Cieszę się niezmiernie i dziękuję z całego serca organizatorom, czyli Związkowi Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych w Chicago za to, że podtrzymują tutaj na miejscu tą tradycję. Dziękuję podwykonawcom, że to tak nazwę, czyli organizacjom, które wspierają takim jak rzeczony klub Wisłoka, parafii świętej Pryszyli, że może nas tutaj duchowo uzbroić, Państwa duchowo wzmocnić przed tym biegiem w tym ważnym dniu. Dzisiaj prawdzie 2 marca, wczoraj obchodziliśmy Dzień Żołnierzy Wyklętych, ale to się wciąż zalicza, czego dowodzi moja obecność tutaj na miejscu. Ja miałem okazję, możliwość wczoraj odwiedzić jednego z weteranów, weteranów Armii Krajowej, weteranów wojsk II Rzeczypospolitej, pana Stanisława Staskiego, został promowany, otrzymał stopień kapitański, był na miejscu przedstawiciel ataszatu wojskowego. Chcę o tym wspomnieć dlatego, że termin żołnierze wyklęci może mieć dwa znaczenia, jedno węższe, jedno szersze. W tym węższym znaczeniu odnosi się to żołnierzy podziemia antykomunistycznego, którzy walczyli z władzą sowiecką po 1945 roku, a właściwie jeszcze na niektórych terenach od 1944 roku. To są tacy bohaterowie jak Zygmunt Szendzielarz-Łupaszko, Hieronim Dekutowski-Zapora, obecni tutaj za mną Bohun, Szpik, Henryk Flamę, Bartek, walczyli w sytuacji najbardziej beznadziejnej, bez jakiegokolwiek wsparcia, pomocy ze strony sojuszników, aliantów, skazani tak naprawdę na pewną porażkę, więzienie, w najlepszym wypadku lub śmierć. Odkrywanie historii żołnierzy wyklętych to proces, który odbywał się, rodził tak naprawdę w ciężkich bólach przez całe lata 90., można powiedzieć jeszcze przez pierwszą połowę lat 2000. Wiem, bo uczestniczyłem w tym procesie jako działacz Ligi Republikańskiej, takiej organizacji antykomunistycznej, która była bardzo żywa, aktywna na początku lat 90. Pisałem artykuły do pisma, które wydawałem na temat właśnie Narodowych Sił Zbrojnych, między innymi naszego na Podbeskidziu bohatera Henryka Flamę Bartka. A później byłem jednym z organizatorów słynnego, na Podbeskidziu przynajmniej, rajdu Bartka. Tropem żołnierzy Bartka, którzy wędrowali w Beskidzie Śląskim, mieli swoją bazę w pobliżu Baraniej Góry. Wspominam o tym dlatego, że czuję się po prostu z Wami związany poprzez właśnie swoje doświadczenia i przez tą bogatą tradycję odkrywania na nowo żołnierzy wyklętych. No i to szersze znaczenie, znaczenie, w którym żołnierzami wyklętymi tak naprawdę do lat 60. byli także żołnierze Armii Krajowej, do czasów Gomułki byli wyklęci. Gomułka zaczął przywracać pamięć o żołnierzach Armii Krajowej, ale także żołnierze drugiego korpusu, których większość po prostu pozostała za granicą. O nich także nie wspominano jeszcze długo, długo później. Oni pozostali na emigracji, oni świadczyli o polskości, o czynie niepodległościowym właśnie wśród Polonii, wśród Was. Dlatego gorąco Was serdecznie zapraszam do obchodów, którym przewodniczy konsulat tutaj w Chicago, w chicagowskim okręgu konsularnym, obchodów 80. rocznicy Powstania Warszawskiego i 80. rocznicy bitwy o Monte Cassino. Żebyśmy pamiętali także o tych bohaterach, ostatnich żyjących mamy tutaj wciąż na ziemi amerykańskiej. W przyszłym tygodniu będę odwiedzał z kolei panią Zofię Biernacką, która uczestniczyła w marszu wspólnie z generałem Andersem. Także bardzo Państwa proszę, zachęcam do tego, żebyśmy podchodzili do terminu żołnierze wyklęci szerzej, postrzegali to jako
jeden z elementów zbiorowego czynu niepodległościowego narodu polskiego, a ja Państwu obiecuję z tego miejsca jako konsul generalny, niekoniecznie w tym momencie jako autor słynnej książki o Lechu Wałęsie, że będziemy patronować temu przedsięwzięciu, a być może w przyszłym roku uda mi się w końcu z Państwem pobiec.